Będzie pierwsza farma wiatrowa grupy Tauron w województwie śląskim. Ma zostać wybudowana w okolicach Raciborza, ale to nie pierwsza tego typu inwestycja w regionie. Od roku mieszkańcy liczącej niespełna 2000 mieszkańców, wsi, wielowieś, niedaleko Gliwic mają za oknami taki widok. Przed budową wiatraków napięcie było wysokie, bo wizja wielkich skrzydeł w pobliżu domów doprowadziła nawet do referendum, w którym chciano odwołać wójta gminy. Dziś natężenie sporu jest bliskie zeru. Nie przeszkadzają, bo dość daleko ode mnie są i raczej one są w Polach, także raczej nie powinny przeszkadzać nikomu. Jak pani zareagowała, jak zaczęto je budować, bo to duża inwestycja tutaj. No była duża. <grym> to, ale jak? Mnie dość wcześniej słyszałam o tych wiatrakach i zresztą nie tylko u nas w kraju są, bo są i w innych krajach, a byłam i na Niemczech i w Austrii, także widziałam, widziałam i w Czechach tak samo są, tak to także... Mi się wydaje, że to jest strasznie potrzebne. Farma wiatrowa w Wielowsi ma moc 66 MW. Oprócz produkcji czystej energii farma przynosi też wymierne korzyści dla mieszkańców. Pożytkiem dla gminy są podatki, które wpływają, szczególnie podatek od budowli w kwocie ponad 2,5 miliona złotych rocznie wpływa do budżetu. Farma wiatrowa grupy Tauron będzie nieco mniejsza, bo będzie miała moc 33 MW. Wiatr będzie napędzało 15 podobnych do tych turbin. Jej budowa rozpocznie się jeszcze w tym w roku to kolejna zielona inwestycja spółki w ramach jej nowej strategii energetycznej. W Bytomiu powstała wyspa energetyczna, specjalna mikrosieć, która ma się wzajemnie rezerwować. W Mysłowicach budujemy wielką farmę fotowoltaiczną 100 MW, to jest największa na terenie województwa śląskiego i chyba jedna z największych w Polsce. Budowa farmy wiatrowej w okolicach Boża ma zakończyć się w połowie 2024 roku. Energia, którą wyprodukują wiatraki pozwoli pokryć zapotrzebowanie 28 tysięcy gospodarstw domowych.